Z góry Państwa zachęcam do tego, abyście śledzili zdarzenia, propozycje artystyczne, z którymi wychodzimy do mieszkańców miasta i do mieszkańców okolic Puław, żeby szukać tego hasła Teraz Chopin i odwiedzać nas, uczestniczyć w tych imprezach. Tutaj na scenie zobaczymy dzisiaj znakomitych artystów. Wystąpi pani Dorota Całek, sopran, pan Edward Wolanin i sympatyczną atrakcją dzisiejszego koncertu będzie młodziutka 16-letnia uczennica pana Edwarda Wolanina, stypendystka Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, a także stypendystka Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Zasłuchajmy się w piękno, cudowne piękno mazurków w wykonaniu wybitnego pianisty, a zwłaszcza wybitnego odtwórcy muzyki Chopina, pana Edwarda Wolanina. Muzyczny w tym roku obchodzi 200-lecie urodzin tego największego geniusza fortepianu. Geniusza, o którym już za życia pisano wiele słów zachwytu. Albowiem muzyka Chopina nie starzeje się, jest bliska polskiemu słuchaczowi, a także dostarcza wielu wzruszeń słuchaczom na całym świecie. Chopinem uważano, że etiudy to są takie utwory do ćwiczenia techniki palcowej i podniesienia swojego warsztatu artystycznego. Natomiast Chopin zrewolucjonizował ten gatunek. Etiudy stały się utworami samodzielnymi formami, jednak wymagającymi ogromnej wirtuozerii od pianisty.